Witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w 49. już odcinku mojej serii Od Zera na mapie No Man's Land. Robimy sobie dzisiaj taką, można powiedzieć, listę obecności, więc każdego z was zachęcam do zostawienia łapki w górę, a nowych widzów do subowania tego kanału. Dużo się dzisiaj będzie działo. Po raz pierwszy w historii tego kanału przetestuję moda Courseplay. Moi drodzy, ta chwila nadeszła. Tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, tak też zrobiłem. Co prawda, przed nagraniem tego materiału musiałem się delikatnie nauczyć, jak w ogóle ten modzik działa, i stworzyłem sobie już tutaj dwa takie, można powiedzieć, moje nowe prywatne pola. Pierwsze było totalnym niewypałem, więc nawet nic z tego nie powstało, żaden film, bo po prostu pracownik jakoś tak nie do końca ogarnął, jak miałby jeździć. Natomiast drugie poletko udało mi się już odpowiednio zamknąć, no i puściłem sobie pracownika w tamtym John Deere, którego widzieliście na samym początku tego filmu, dosłownie w pierwszych sekundach. Puściłem pracownika i on już sobie tutaj zasuwa, wykorzystując moda Courseplay. Oczywiście nie bójcie się, ponieważ ja wam też pokażę, jak to wszystko sobie tutaj postawić. Może nie będzie to jeszcze poradnik, dlatego że sam jeszcze tego moda nie do końca dobrze ogarniam, ale mniej więcej powiem wam, do czego służy, jak z niego korzystać i jakie z nim miałem problemy, bo się okazuje, że jednak jakieś miałem. Przez chwilę nawet miałem taką chwilę zwątpienia i zastanawiałem się, że ten pracownik Giantsa to wcale nie jest aż taki zły, że to nie jest aż takie złe rozwiązanie, ale finalnie dochodzę do wniosku, że jednak modzik Courseplay naprawdę robi robotę. Oczywiście muszę jeszcze wyciąć do tego całkiem sporo lasu, więc dzisiaj będzie znowu wycinanie lasu, ale oczywiście nie będzie to danie główne w odcinku, przynajmniej mam taką nadzieję. Natomiast zobaczcie, ja tutaj w tym momencie mam zrobione takie bardzo krzywe pole, bo chciałem zobaczyć, jak pracownik sobie z tym poradzi. Oczywiście, u mnie jest tak, że jak będę robił jakieś testy, to zawsze muszę wymyślić jakieś hardkorowe warunki. Nigdy nie może być inaczej, więc nie mogłem puścić tego pracownika na zwykłe prostokątne pole, żeby zobaczyć, jak on będzie działał, tylko po prostu od razu musiałem stworzyć pole o jakimś takim dziwnym kształcie. W ogóle do czego zamierzam wykorzystać tego moda i dlaczego nie było to takie proste? Zamierzam wykorzystać moda Courseplay do tego, żeby stworzyć nowe pole. No i z racji tego, że mod Courseplay działa przede wszystkim na polach, które już istnieją, no to najpierw takie poletko muszę sobie po prostu narysować, więc to była pierwsza trudność, z którą się tak naprawdę zetknąłem. Musiałem sobie poszukać jakiegoś poradnika w internecie, ale powiem wam, że na angielskim YouTubie poradników na temat Courseplay jest naprawdę sporo. Nawet nie wiem, czy będę robił taki poradnik w przyszłości, dlatego że naprawdę wszystko tam znajdziecie, chociaż jeżeli będziecie bardzo chcieli, to oczywiście taki film dla was mogę nagrać, więc już możecie napisać w komentarzach, czy ogarniacie tego moda. Oczywiście jest on wyłącznie na PC, tak gdyby ktoś tutaj się pytał, natomiast no niestety większość modów tutaj w tej serii jest tylko na PC. No właśnie, i jak ja to zrobiłem? Zrobimy sobie na początek takie pole, takie nowe wirtualne moje pole, które potem będę sobie w jakiś tam sposób obrabiał. No i zobaczcie, zrobiłem pole, stworzyłem, teraz mamy CP3 od Courseplay, więc mamy poletko, no i muszę pojechać odpowiednią maszyną, żeby puścić pracownika na tym polu właśnie z wykorzystaniem moda Courseplay. Także ja się tu ustawiam w dowolnym miejscu, pracownik dojedzie mi na to pole, więc się nie przejmuję. Ustawiam sobie i teraz muszę chwilę zaczekać. Wygenerowanie kursu trwa chwilę. Powiem wam, że nie spodziewałem się, raz mi się farming skraszował, naprawdę, raz mi się farming skraszował i trochę się, powiem wam, nawet przestraszyłem, ale spokojnie, mam backupy tego save'a, więc najwyżej straciłbym, nie wiem, 15 minut. No i dojechałem sobie teraz w to miejsce manualnie, będę w stanie zaraz puścić mojego pracownika. Tutaj jest mały problem, zobaczcie, dlatego że pracownik utknął, ponieważ nie mógł jechać dalej ze względu na to, że jest przed nim drzewo. I zobaczcie, ja wyłączyłem teraz Courseplay, to znaczy zatrzymałem jazdę, przejechałem kawałeczek i puściłem z powrotem. Także tutaj mnie Courseplay bardzo pozytywnie zaskoczył, dlatego że to nie jest tak, że ja po prostu puszczam sobie tego moda, o teraz właśnie zobaczycie, ja puszczam moda, w tym momencie jedzie już pracownik. Zmniejszyłem jeszcze szerokość roboczą o 10 cm, żeby na pewno nie było żadnych mijaczków, to tak profilaktycznie sobie zrobiłem, no i w tym momencie kieruje mi tym już pracownik. Owszem, on nie jedzie idealnie prosto. Gdybym zrobił to pole
które byłoby idealne, to oczywiście jechałby. Ale nie, tu nie o to mi chodzi. Ja sobie potem manualnie porobię jeszcze, można powiedzieć, te drobiazgi, czy te wszystkie miejsca, które są pomiędzy polami. Ja tutaj, w tym odcinku, chciałem się nauczyć, jak CoursePlay będzie działał, no i przede wszystkim chciałem to zobaczyć w praktyce, jak pracownik z taką wielką, dużą maszyną, która jest ustawiona na robienie nowego pola, poradzi sobie tutaj w farmingu na mapie, na której tak naprawdę pól żadnych nie ma. To było duże wyzwanie, żeby właśnie zaprogramować tego moda. W międzyczasie oczywiście cały czas kontrolowałem tych pracowników. Tutaj, jak widzicie, wycinałem sobie jeszcze las, bo całe to pole, które ja tutaj będę dzisiaj robił, ono na środku ma taką jakby wyspę z drzewa. Też byłem ciekawy, czy modzik CoursePlay będzie w jakiś sposób podatny na to, że tutaj rośnie sobie zagajnik. Bo jak wiecie, zwykły pracownik farminga będzie miał z tym problem. Po prostu zatrzyma się w tym miejscu, bo dla gry jest tutaj jednak dalej las, nawet jeżeli ja wytnę drzewa. No i byłem bardzo ciekawy, jak to będzie wyglądać w przypadku modzika CoursePlay, więc musiałem się pozbyć tego lasu. Jak widzicie, lasu jest jeszcze całkiem sporo. Ja już mam 67% tego mojego wirtualnego zbiornika, także też jest tego całkiem sporo. Będę musiał zaraz się pojechać rozładować. No powiem wam szczerze, na razie ten modzik zaskoczył mnie bardzo pozytywnie, dlatego że na tamtym mniejszym polu, na którym jeździł też mniejszy kultywator, pracownik radził sobie świetnie. Natknąłem się na jedną problematyczną sytuację, polegającą na tym, że pracownik dojechał do końca pola, no i na końcu pola okazało się, że jest drzewo i to widzieliście już chwilę wcześniej. Ale żeby nie było, że ja tylko jedyne co będę robił, to tylko i wyłącznie wycinał las, mam w planach jeszcze ogarnąć kilka innych rzeczy. Przede wszystkim zobaczcie, mój piękny robocik paszowy, no to jest naprawdę świetna maszyna, Silocking Static Line, jeżeli ktoś by pytał, co to jest, do pobrania z ModHuba. Tutaj jest w stanie zrobić naprawdę bardzo dużo TMR-u w krótkim czasie, tylko trzeba do niego wrzucić sporo beli. No i te bele, które wy tutaj teraz widzicie, one zostały wyprodukowane przez tamtą niebieską prasę, która stoi tam z tyłu, prasę marki Gewile. Oczywiście to pochodzi z DLC Gewile Pack, bardzo fajne DLC, jeśli chodzi o prasę stacjonarną. Tutaj to by mi te bele poleciały, tylko te bele mają jedną zasadniczą wadę. One są po prostu małe. Ta bela ma 3,5 tysiąca litrów i one są małe z tego względu, że ja popełniłem błąd, ponieważ ta prasa jest w stanie zrobić belę o nieco większym rozmiarze. Jeśli dobrze pamiętam, to bela ma 5,5 tysiąca litrów. Natomiast zobaczcie, ja sobie robię teraz to moje wirtualne pole numer 3, tam pracownik sobie jeździ, więc skoro wszystko jest ok, to postanowiłem, że zrobię sobie jeszcze jeden dojazd do tego pola. Dojazd do pola muszę zrobić troszkę obok całej mojej strefy fabrycznej poświęconej Platinum DLC. Tam, za tym płotem, za tym ogrodzeniem znajdują się budynki, które pochodzą z DLC Platinum i produkują dla mnie różne fajne rzeczy właśnie z tego DLC. Produkowane są tam różnego rodzaju meble, ale też papier i wiele innych produktów, które weszły jako dodatek do tej gry w Platinum DLC w listopadzie zeszłego roku. W każdym razie, to mamy już ogarnięte, tam na pewno wiecie, jak to wszystko wygląda. Teraz jeszcze zamierzam zrobić drogę dojazdową, ponieważ tutaj muszę jakoś do tego pola dojeżdżać. Nie chcę, żeby ta droga była aż tak dzika, chcę, żeby tutaj ładnie to wyglądało, więc muszę na tyłach tej mojej strefy, dobrze, że zostawiłem sobie tutaj swego czasu trochę miejsca, muszę na tyłach tej strefy zrobić taką drogę, no i udało się właśnie coś takiego zmajstrować. Czas teraz znowu wyciąć odrobinkę lasu, trzeba jeszcze będzie to tutaj sobie zrobić. Zobaczcie, że mój pracownik tak naprawdę powoli zbliża się już do tego lasku i za chwilę prawdopodobnie zatrzyma się na jakimś drzewku albo czymś takim. Tu akurat mały... Łojacie, czy wy to widzieliście, jak ja posiekałem to drzewo na kawałki takie mikroskopijne? No dobra, właśnie chciałem powiedzieć, że tutaj coś z tym drzewem jest nie tak, ale jest bardzo nie tak, bo się okazało, że to drzewo się po prostu poszatkowało na takie malutkie kawałeczki. No, ten modzik, pytacie co to jest, to jest Devour Tree w wersji nierealnej. Sam przerobiłem tego moda do wersji nierealnej, ale jest ona udostępniona, ta wersja moda, w drugim odcinku drugiego sezonu nierealnej serii. Jeśli dobrze pamiętam, to tam właśnie go sobie wydałem. Bardzo fajna wersja do wycinania lasu, tak można powiedzieć, hurtowo. Naprawdę zobaczcie, jak szybko idzie mi pozbycie się tych drzew, ale z drugiej strony ja nadal jestem przerażony, bo wycinam ten las już chyba od trzech odcinków.
a jeszcze sporo tego zostało przede mną. Co prawda postanowiłem już, że nie będę was męczył co odcinek wycinką lasu i najprawdopodobniej w kolejnych odcinkach zrobimy sobie ogarnianie czegoś na tym moim obecnie jeszcze największym polu, 20-hektarowym, ale mimo wszystko tutaj musiałem, popatrzcie, wyciąć drzewko, bo mój pracownik za chwilę by się zatrzymał. On się jeszcze nie zatrzymał, ja zareagowałem wcześniej, ale prawdopodobnie zatrzyma się gdzieś dalej, no bo jednak te drzewka rosnące w kolejnym zagajniku są po prostu bardzo, bardzo blisko. Ja sobie teraz powycinam jeszcze tutaj, można powiedzieć, drzewa na trasie przejazdu. Tu zobaczcie, jak się znowu zrobiło takie drzewo poszatkowane. Dziwnie to wygląda, powiem wam szczerze. Pracownik sobie jedzie i on mnie, kurde, popatrzcie, on mnie po prostu zahaczył. No pod tym względem pracownik Giantsa jest jednak troszkę bardziej inteligentny, bo jeżeli coś stoi na jego drodze, no to jednak ten pracownik Giantsa się zatrzyma. Natomiast Courseplay, jak widzieliście, po prostu ten pracownik jechał, na nic nie zważał, jedzie. To, że ma Valtrę normalnie do przestawienia, to już go nie interesuje. On jedzie, on ma zadanie do wykonania, on ma misję, ale to, że staranuje wszystko po drodze, to już go nie interesuje. Mogliście też zauważyć, że wziął jakąś gałąź, która była przecież na ziemi, no i ciągnął za sobą, potem podskoczył nawet, zostawiając mały mijak. Nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę kilka sekund temu, jeśli nie, no to popatrzcie dalej, ponieważ został tam mijaczek spowodowany tym, że no ten pracownik po prostu wjechał na jakąś gałąź, cały ten kultywator podskoczył, no i siłą rzeczy no wydarzyło się to, co wydarzyło. W każdym razie, modzik Courseplay oczywiście idealny nie jest, ale zdecydowanie ułatwia tworzenie pól. Bez dwóch zdań. Nie można tutaj tego umniejszać, dlatego że tworzenie pola w manualny sposób zajmuje mnóstwo czasu. Owszem, mogę tutaj pomalować sobie teksturą pola, ale tylko na tej mapie. I fakt, byłaby to chyba najszybsza opcja zrobienia nowego pola, ale bardzo droga. Takie pole kosztowałoby mnie wiele milionów euro, a może nawet kilkadziesiąt milionów euro. Widzieliście, o tu popatrzcie, pracownik się zatrzymał, zaraz wrócimy do tamtych wyliczeń, ale popatrzcie, ja teraz wyciąłem kilka drzew, no i pracownik powinien być w stanie już jechać. Macie komunikat w prawym górnym rogu, że Courseplay, pracownik zakończył pracę. 89% mam już tutaj w moim magazynie, w moim zbiorniku, więc czas będzie teraz się rozładować. Natomiast wracając do poprzedniego tematu, czyli do kosztów zbudowania takiego pola, to byłoby naprawdę kilkanaście albo nawet kilkadziesiąt milionów euro. Niestety takie ceny są malowaniem takiej tekstury, więc to nie jest sposób, który pozwoliłby mi zrobić takie duże pole w krótkim czasie. Oczywiście największym problemem są te lasy, które są na tej mapie, ponieważ żeby tak naprawdę zrobić to pole, to ja muszę wyrżnąć ten las. I owszem, mógłbym wyrżnąć po prostu wszystkie drzewa na tej mapie jednym kliknięciem, bo jest to możliwe, ale ja nie chcę tego robić z kilku powodów. Po pierwsze, nie chcę, żeby ta seria była aż tak nierealna, a po drugie, ja nie chcę wyrżnąć wszystkich drzew, bo chciałbym tutaj zostawić jednak trochę lasu. W przyszłości zamierzam troszkę zalesić tę mapę ze względu na to, że ja tutaj, jak widzicie teraz, no pozbywam się i jeżdżę i karczuję wszystko, jak widzę, ale do pewnego momentu, za jakiś czas zamierzam tutaj naprawdę posadzić całkiem sporo drzew. Być może zrobię całkiem nowy od samego początku las. W każdym razie, zobaczcie jeszcze, jak tutaj szybko mi to poszło. Wyciąłem ten zagajnik dosłownie w kilka minut. Tutaj mamy też taki uskok. Wynika to z tego, że cały ten kultywator po prostu podskoczył, bo popatrzcie, co ten pracownik robi. Modzik Courseplay steruje tym pracownikiem w taki sposób, że pracownik nie zwraca uwagi na to, czy ma gałąź pod kołami, czy nie, tylko po prostu ten traktor będzie jechał. Z jednej strony jest to super, bo po prostu nic tego pracownika nie zatrzyma i żadna pierdoła nie spowoduje, że pracownik po prostu przestanie pracować, ale z drugiej strony ten pracownik będzie w stanie wtedy na przykład zostawić nam takiego niespodziewanego mijaczka w takim dziwnym miejscu, bo po prostu jego maszyna nagle podskoczy. Jak widzicie, dość sporo jeszcze zostało tutaj tych gałęzi. Oczywiście ten modzik jest w stanie wyciąć i zebrać wszystko, ale to też zajmuje troszeczkę czasu. Jeden zagajnik jest już za mną. Myślę, że jeszcze kilka drzew sobie tutaj wytnę. Zobaczcie, tutaj przede mną teraz kolejny taki zagajnik, który jest bardzo, bardzo duży, ale popatrzcie na
na połączenie pól 40, 49 i 50, dlatego że tam będzie jeszcze gigantyczny las, który za jakiś czas będę musiał siłą rzeczy po prostu sobie wyciąć. Ale zostawiamy na razie teraz prace leśne. Tam z prawej strony, w prawym silosie jest już ubita kiszonka, jest już, właściwie fermentuje kiszonka. O, bo tam są jeszcze plewy, teraz można się zakręcić jak na karuzeli normalnie. W każdym razie tam już jeden silos jest gotowy, zamknięty, on już fermentuje i powstaje z niego kiszonka. Natomiast ja tutaj w tym momencie jeżdżę i kręcę i powiem wam szczerze, że to jest tak nudna robota, jeżdżenie tym wielkim traktorem, że zastanawiałem się, czy jestem w stanie użyć tutaj moda Curseplay, ale no nie za bardzo, raczej nie za bardzo. I wiecie co, ja sobie tak przypomniałem, że przecież w nierealnej serii miałem takiego modzika, który by mi naprawdę szybko ubił taki silos i chyba się na to zdecyduję, dlatego że mam tu prawie 3 miliony litrów, jeżdżę sobie w kółko jak głupek, bo trzeba to tak po prostu po imieniu nazwać, mam 35% ubicia, a ja już to ubijam od 2 odcinków i mi się już znudziło ubijanie tego całego silosu. Właśnie, silosu. Nie silosa, tylko silosu. Zwróciliście mi na ten temat uwagę w komentarzach. Bardzo serdecznie dziękuję za poprawienie mnie. Już będę mówił poprawnie. A zobaczcie na znak stopu, który dostał w łeb, ale się w magiczny sposób postawił. Cofnijcie sobie te dosłownie kilka sekund i zobaczcie, co się z tamtym znakiem drogowym działo, bo naprawdę mega śmieszna sytuacja. Te znaki drogowe po prostu to jest mistrzostwo świata. Jeszcze w połączeniu z taką maszyną, która jest szeroka i jest w stanie mieć, no, dużą prędkość kątową. Dobra, zostawmy fizykę tutaj, w tym miejscu. W każdym razie jest w stanie uderzyć taki znak naprawdę z dużą prędkością. No to wtedy efekty w farmingu są bardzo, bardzo ciekawe. Zobaczcie, jak też szybko ubywa mi nawozu. Tutaj już koniec nawożenia ze względu na to, że pół pola było nawiezione chwilkę wcześniej, już za wzrostu tego mojego tutaj plonu, nie pamiętam już, co tam sobie rosło, chyba słonecznik, ale będę musiał sobie to sprawdzić. Tu mamy jeszcze bardzo dużo ustawień globalnych związanych z Curseplay, natomiast ja ich w żaden sposób nie zmieniałem. Byłem ciekawy, co jeszcze tutaj będę w stanie znaleźć, czy może coś ciekawego znajdę, ale ja po prostu sobie to przeczytałem, będę musiał to przestudiować na spokojnie poza odcinkiem, żeby się dowiedzieć, co ciekawego w tym modzie jestem w stanie znaleźć. Oczywiście jeżeli macie dla mnie jakieś złote porady związane z modem typu Curseplay, to po prostu napiszcie mi o tym w komentarzu. Bardzo serdecznie dziękuję za każdy kreatywny komentarz, który pojawia się pod moim filmem. Zresztą, jak pewnie wiecie, na tego typu komentarze staram się też odpowiadać, staram się przypinać serduszka nie tylko do komentarzy, które są, można powiedzieć, na jakieś hasło. A propos hasła, to za chwilę coś tutaj fajnego wymyślimy. Było już super rżnięcie, było super wycinka lasu, nie wiem, co dzisiaj może być. Super nowe pole? Nie, to też już było, powiem wam szczerze, to też już było. Zaraz coś wymyślimy normalnie. Wiem co, super pracownik, bo pracownik z moda Curseplay naprawdę jest dobry. Oczywiście on nie nada się do każdej sytuacji, ale bez żadnego kłopotu ten pracownik z moda Curseplay, no po prostu ogarnie sobie, ale sarenek poleciało, ogarnie sobie tutaj pracę na każdym polu. Tak naprawdę to my powiemy, co chcemy zrobić, a on już zrobi za nas całą resztę. Wycinam jeszcze kolejny zagajnik, mam nadzieję, że mi się uda to zrobić. Tutaj, jak widzicie, jeszcze zostało troszkę takich pojedynczych drzewek, no ale zbliżam się do takiego drzewka, wycinam je, drzewko znika, no i problem jest z głowy. Natomiast zobaczcie, tu jeszcze jest bardzo dużo takich śmieci leśnych, bardzo dużo delikatnych, małych kawałeczków, które też będą uciążliwe w trakcie późniejszych prac. Jeszcze mamy kilka pieńków, które też trzeba przecież w jakiś sposób zutylizować. Tam znowu poszatkowało się drzewo na takie mikroskopijne kawałki, jak normalnie do kominka. No ale cóż mogę z tym zrobić, będzie trzeba to zmielić. Pojechałem sobie jeszcze wyciąć jeden mały zagajnik, bo się okazuje, że tutaj rośnie kilka takich po prostu małych choinek. Ja wyrżnę wszystkie choinki, tak, a potem będę sprzedawał te choinki na bazarku normalnie, jak przyjdzie jakieś
przyjdzie Boże Narodzenie. Zobaczcie, tutaj jest jeszcze kilka drzewek. Jedno z tych drzew blokuje mojego pracownika, więc muszę się oczywiście tego pozbyć, żeby mój pracownik mógł jechać dalej. Na szczęście on jest na tyle ogarnięty, że powinien sobie tutaj ze wszystkim już poradzić. Wycinę jeszcze kilka tych choineczek tutaj w międzyczasie. Wy piszecie super pracownik i dostajecie ode mnie serduszko w komentarzu. No i jeszcze kilka pieńków tutaj zostało. Pracownik sobie świetnie radzi. W kolejnym odcinku naprawdę zrobię już coś innego, nie będę tylko tego wycinał, bo już normalnie aż mnie się nudzi. Myślałem, że ogarnę to w jednym, może w dwa odcinki, ale jednak troszkę mnie to przerosło. O ile żniwa na przykład, które robiłem wcześniej, przerosły mnie w tym sensie, że spodziewałem się, że będą to na przykład dwa odcinki, a ja to zrobiłem znacznie szybciej, o tyle z wycinką lasu przeliczyłem się w drugą stronę. No, pole chcę zrobić naprawdę gigantyczne. Chcę, żeby ono miało ze 100 hektarów, czyli chcę, żeby było 5 razy większe od poprzedniego pola. Czy tak się uda? No zobaczymy, czas pokaże. Natomiast na razie muszę jeszcze wyciąć troszkę lasu. Myślę, że jestem już gdzieś w połowie, ale to nie znaczy, że przez 3 najbliższe odcinki będziemy tylko i wyłącznie robić wycinkę lasu, dlatego że ja już przygotowuję się do kolejnych żniw na największym moim obecnym polu, czyli na tych 20 hektarach. I jest taki pomysł, żeby posiać albo posadzić tam buraki cukrowe. Więc dajcie znać w komentarzach, czy chcecie buraki, czy może powinienem ogarnąć sobie na tamtym polu coś innego. Jak pamiętacie, były już żniwa jęczmienia i były już wielkie żniwa kukurydzy na kiszonkę. Co robimy dalej? O tym zadecydujecie wy w komentarzach, także ja czekam na wasze komentarze, a na dzisiaj to już będzie wszystko. Żegnam się z wami, tu możecie zobaczyć, jak wygląda modzik Courseplay z włączonymi tymi wszystkimi dodatkowymi elementami. Do zobaczenia znowu, trzymajcie się, cześć!